Mam nadzieję na to, że cała ta podróż, wszystko, co zrobiliśmy, to będzie taki punkt zapalny, chociażby dla jednej osoby, która otworzy swoje serce na miłość, która tej miłości zapragnie, która będzie chciała pomyśleć o tym, że, że ten świat nie jest tylko po to, żeby gonić do przodu i żeby zarabiać więcej kasy i więcej i więcej i żeby tylko mieć. Tylko, że jest ktoś większy od tego wszystkiego, że jest ktoś, kto ogarnia nawet jeśli ty nie ogarniesz. I też chciałabym, żeby ten film był taką, ten film i w ogóle ta wyprawa taką motywacją dla Ciebie, jeśli siedzisz w domu i myślisz sobie, w moim życiu takie rzeczy się nie wydarzają. Jeśli siedzisz za komputerem w pracy w wielkiej korporacji i myślisz sobie, w moim życiu takie rzeczy się nie wydarzają, albo jeśli nie jesteś kimś zupełnie innym, to chcę ci powiedzieć, że w twoim życiu właśnie takie rzeczy się wydarzają, chcą wydarzać i będą wydarzały. Nie mówię o tym, że teraz zaraz wszyscy ruszymy do Rzymu i będzie super, chociaż może by zrobić taką grupową pielgrzymkę do Rzymu, czemu nie, ale... Mm, Zajrzyj w swoje serce, zajrzyj w swoje pragnienia, zajrzyj w to, czego chcesz, to o czym myślisz, to, o czym marzysz, i zaryzykuj, a zobaczysz, że on będzie działał. Tylko nie zapomnij o jednym, nie zapomnij młodym opowiadać, czyli nie zapomnij się po prostu modlić i nie zapomnij go o to prosić, żeby on spełniał pragnienia moje, twojego serca. Moje pragnienia zaczął spełniać. Yy, Siedem lat temu, ale ta droga nie była łatwa. I to nie chodzi o to, że nagle powiedziałam coś Panu Bogu i coś się zaczęło dziać. To po prostu on zadecydował, kiedy, kiedy to jest odpowiedni moment, kiedy to był dla mnie odpowiedni moment. Więc wierzę w to, że i u ciebie będzie taki odpowiedni moment. Tylko zaufaj, nie bój się, bo możesz wszystko w tym, który Cię umacnia. Amen. Jeszcze powinnam zrobić tak, bo tam zawsze robiłam tak. Już.